Siema, hejos, przyszła okleina z SM Stickers. Patrzcie to. Wszystko jest na Quada i na BT 350. Zaraz zacznę to rozpakowywać. Środki uszykowane mam już do czyszczenia plastików, żeby tą okleinę poprzyklejać. Ale dzisiejszy odcinek to po prostu będzie taka przymiarka. Zobaczę w ogóle, jak one wyglądają. Jaki mają, jak te barwy będą pasowały w ogóle to, co zamówiłem. Motocykl po enduro, jak widzicie. Tu bleku coś nie podjechałeś. Nowy wydech żeś już zniszczył. Nie, no tak to się nie robi. Jak ty to zrobiłeś? tu rdzę już widzę na wydechu. Podnóżki się sprawdzają od Glaca Quart, także polecam. 400 na hasło Black Opsomacie. Lampa mi się zapaliła. Patrzcie to. No co, czas rozpakować tą paczkę. No to trzymam się szafy i rozpakowuję. SM Stickers, załatwiłem wam 5% kod rabatowy na wszystkie okleiny, na Quada, na motocykl, na Chińczyki, na markowe składy. Wiem, że na Chińczyki też robią. Czyli jest fajna alternatywa, można sobie Chińczyka ładnie okleić, łojeny. Na hasło Black Opso, wpisane z dużej, łącznie Black Opso, na stronie smstickers.com macie kod rabatowy minus 5% na takie okleiny. No i słuchajcie, jeżeli ktoś trafił z takim kolorem, no to zgarnia wlepy na shortsie. Słuchajcie, to są dwa komplety. Dwa komplety. Który na co? Który na co? Światło świeci, folię odbija. Czas tej folii ją wyrzucić. Czekajcie, tak średnio sobie tutaj. Myślę, że to jest nakłada. I mam nadzieję, że to jest na model. Łocie, fajnie. Na model ten z tymi moimi nowymi plastikami. Słuchajcie, tak przez chwilę się zastanowiłem, bo przy zamówieniu nie podałem rocznika, ale zdjęcie wysłałem Quada. Czyli mam nadzieję, że wiedzą, że to na nowych plastikach, chociaż widzę takie zdjęcie dzióbki, że to może być na stary model. Rozpakowuję pierw betę. Czyli przyłożę wam mniej więcej, jak te plastiki, jak te, na tych plastikach ta okleina powinna wyglądać. Przyłożę po prostu na plastiki, tak na sucho, żebyście widzieli, jak to będzie wyglądało. Ja sobie też to jakoś przyswoję. W tej chwili tu widzę kolory stalowy taki, czerwony i czarny. Myślę, że dominacja będzie szarego, takiego stalowego. Mam nadzieję, że ten konkurs szorcowy ktoś wygra. Bo takiego koloru to chyba się nikt nie spodziewał. To idzie, słuchajcie, na bok. Na bok tamten. Dobra, to już muszę iść z tamtej strony. Słuchajcie, to są grube okleiny. Bleku innych nie zamawia, tylko grubasy. Tak, to jest ta strona. I to idzie aż tutaj. Patrzcie. Tak to będzie się działo. Jeszcze ten boczek wam tutaj dopasuję. Odpakuję tą z tego Quada, ale mi się wydaje, że to jest chyba na stare plastiki, czyli tutaj będzie wtopa. Tutaj macie napis Lita Black Opso, czyli kanał Beta RR-ka.
Musi być cała po prostu oklejona. Jak będzie cała oklejona, to będziemy mieli pełny obraz. Jeszcze przypasuję tutaj te dwa boki, znajdę. Te dwa boki, który to może być? Ten, co to tutaj jest? To mi do niczego nie pasuje. To idzie na tył. To jest najprostsze chyba. Ole, będzie się działo. Nie no, to będzie się działo, słuchajcie. Nie no, to jest ta. Piękne. Bleku, tylko dobrze oklej to. Ale tu na te boczki. Co tu jest na te boczki? Ten jest dosyć spory. Aha, to jest ta druga strona. Czyli dobrze, to pasuje wam tą stronę jeszcze. To będzie nawet lepiej widoczne to wszystko. Coś takiego. Dobrze sobie odłożę. Trochę mi się tu nazbierało klamotów. I znowu nie ma miejsca. Tutaj widzę, jest. To od razu poznałem. Nie mam pojęcia, gdzie tamto przychodzi. Tamto na lampę być może przychodzi. Tak, tu mamy ten boczek. Tu na pewno też jest okleina. Te paski też są na pewno. Może coś na lampę znajdę. To będzie chyba błotnik. Błotnik to będzie wypełnienie. Coś takiego. I teraz te boki bym musiał znaleźć. To mamy tył. Tu będą te boki. Czyli błotnik jak gdyby będzie szary. Dobra, no to wiem już wszystko na temat, o co tu chodzi. Tak patrzę, czy czasami nie mam tej chłodnicy krzywej. Nie, jest, dobra. Mleko nie połamał wczoraj. Dwie gleby były małe na enduro. No i teraz ta okleina na Raptora. I to mnie właśnie... I to mnie właśnie tutaj martwi najbardziej. Żeby to właśnie była na te nowe plastiki. Czyli obydwie okleiny są do siebie podobne. Czyli dwa sprzęty będę miał oklejone podobnie. Pierwszy raz tak się zdarzyło, żeby kładzi motocykl był w jednej tonacji. Oczywiście, jakby kto pytał, Dragster zostaje w tym malowaniu, który jest teraz. Nowa jest. Jeżeli chodzi o dominację reklam na okleinach wszystkich, to jest SM Stickersa. Lita i oczywiście kanał Glegowca. Wiecie co? Tak, dobrze jest. Albo nie. Wiecie co? Nie daje mi spokoju. Idę zobaczyć dokłada. No muszę, po prostu muszę. Wiecie co? I to będzie to. I to będzie to. Tak. Mam od nowych plastików. No jest luksus. Elegancja Francja. Elegancja Francja. Czyli kład się zupełnie zmieni. I Husqvarna. Czyli jest dobrze. Słuchajcie, no po prostu no się wystraszyłem trochę, ale... Słuchajcie, no zawodowcowi wysłałem
zdjęcie, czyli po prostu dobrze zrobił. A ja tak sobie pomyślałem, no zdjęcie wysłałem tak, ale nie napisałem jaki model tych plastików, który rok, czy po lifcie, czy przed, bo to jest bardzo ważne. Plastiki są zupełnie inne, inaczej okleina tam przychodzi, ale wszystko się udało, jest dobrze, jestem zadowolony. Także słuchajcie, wbijajcie na SM Stickers, macie tam 5% kod rabatowy na stronie, wbijajcie do nich na Facebooka, fajną stronę na Facebooku mają i tą swoją do zamawiania, czyli smstickers.com. Wpisujecie hasło Blegopso z dużych, pisane razem i macie tam 5% rabatu na okleinę, na Chińczyka, na Markowca, nakłada, na crossa, na enduraka, na co tam byście sobie żyw nie chcieli. No to co, no to ja cieszę się z dobrego zakupu i czekajcie, aż to wszystko będzie oklejone i na filmy z jazdy, dobrze? Nie, słuchajcie, ty, nie, ja nie mogę go okleić. A wiecie dlaczego? Dopiero w przyszłym tygodniu będę mógł oklejać. Bo ja przecież w piątek jadę na enduro, to mi będzie szkoda tego, nie? Tej okleiny. Nie. Nie. W przyszłym tygodniu będzie filmik z oklejania. Nie da rady. Chociaż poradzę się Sławasa, co on by na to zrobił, czy on by okleił, czy nie. A ja bym wolał, kurde, no bo widzicie, już tu wydać, już to zniszczyłem, nie? Lepiej, kurde, ten, być ostrożnym, nie? Żartuję. Mój to jest obojętne. Czy się wyglebie, czy się nie wyglebie, czy poniszczę okleinę. Po to ona jest. Ona ma chronić plastiki, jak gdyby, żeby nie popękały aż tak mocno chyba, się nie porysowały. Nie wiem, to jest do wizualizacji po prostu i tyle. Co tam ma plastik ochronić, jak ma coś pęknąć, to pęknie po prostu. Nie jeden plastik mi pęka, ale chociaż się trzyma, nie odpadnie, nie zgubisz go w lesie. Chociaż gdzie tam, miałem na okleinach, wpadłem na ten beton czy seton, to mi cały bok odleciał, dziurę zrobiłem tam. Nie ma, na to nie ma. Jak jeszcze jest zimno, to żaden plastik dobrze nie wytrzyma. Może latem to jeszcze by jakoś co było. Ale gdzie na takie kije, korzenie wystające z ziemi, twarde, to nic nie pomoże. Dobra, oklejam. Nie ma lipy. Nie będę tutaj siebie trzymał w niepewności i was. Jutro oklejam, jutro będę miał dzień wolny. W piątek na enduro, czyli zdążę okleić tylko na razie betę. To się trzymajcie, nara, hejos. Inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.